Witajcie kochani! Dzisiaj japońska receptura na ryżowy kremik do twarzy. Kremik jest niezwykle prosty, wystarczy Wam zaledwie 5 minut, żeby przygotować sobie taki kremik na cały tydzień, a może nawet dłużej. Wszystkie potrzebne Wam składniki znajdziecie w Waszej kuchni. Kremik rozjaśnia przebarwienia i piegi, niweluje zmarszczki, a do tego świetnie nadaje się jako baza pod makijaż. Jego supermoc oczywiście wynika z bogactwa ryżu, który zawiera mnóstwo potasu i żelaza, a także witaminy z grupy B, cenne antyoksydanty. Azjatki odkrywały bogactwo ryżu całymi latami. Pracując na plantacjach ryżowych, były zmuszone moczyć swoje dłonie w wodzie z ryżem całymi dniami po to, żeby dobrze ten ryż umyć. I wbrew ich obawom nie zaszkodziło wcale to im, ich dłoniom. Stało się wręcz odwrotnie, ich dłonie były dobrze nawilżone i wygładzone. Dzisiaj wiemy, że ryż to niezastąpiony kosmetyk i nikt nie ma co do tego wątpliwości. Oczywiście najwięcej takich kosmetycznych właściwości ma ryż dziki, czyli brązowy, nieco mniej biały, znany nam z naszej polskiej kuchni. Do dzieła! Na początku myjemy ryż bardzo dokładnie. Nie spieszymy się przy tym. Możemy się trochę pobawić. Przesypujemy ziarenka między palcami. Delektujemy się chwilą. Na wzór azjatyckich kobiet z plantacji ryżowych. Tak, żeby z odmładzających i regenerujących właściwości ryżu skorzystały również nasze dłonie. Jak widzicie, mi to zajmuje dłuższą chwilę, ale nie jest to czas stracony, dlatego go nie żałuję. Umyty ryż zalewamy wodą. I gotujemy. A właściwie powinniśmy dążyć do tego, żeby go porządnie rozgotować. Szczerze mówiąc, efekt końcowy zależy od tego, jak dobrze ten ryż ugotujecie. Ponieważ nam zależy na tym, żeby to był krem, a nie peeling, ryż powinien być naprawdę porządnie ugotowany. Inaczej będzie potem Wam trudno przetrzeć go przez sitko. Widzicie, mój ryż jest naprawdę rozgotowany. A mimo wszystko nie jest go wcale tak łatwo przetrzeć przez sitko. Do naszej masy ryżowej dodajemy sok z połówki cytryny. Olejek z witaminą E. Jak widzicie, ja nie mam olejku z witaminą E, więc dodałam sobie po prostu olejek z awokado i wycisnęłam witaminę E z kapsułek. Witamina E jest tutaj o tyle ważna, gdyż jest ona witaminą młodości, ale dodatkowo pełni też funkcję konserwującą. Dzięki niej nasz kosmetyk dłużej zachowa swoją świeżość. Dłużej będzie przydatny do użycia. Na koniec dodajemy mąkę kukurydzianą i mieszamy, mieszamy, mieszamy. Mieszamy, aż nie będzie żadnych grudek.
Jeszcze szczypta kurkumy. I znowu mieszamy. Jak widzicie, mój kremik rozsmarowuje się całkiem nieźle. Teraz przekładamy go do słoiczka, najlepiej szklanego, i przechowujemy w lodówce od 7 do 10 dni. Kremik najlepiej stosować dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Wtedy uzyskamy najlepszy efekt. Pamiętajmy jednak, żeby prawidłowo aplikować go na twarz. To, za co ja cenię najbardziej azjatyckie kosmetyki, to fakt, że zwykle jest do nich dodawana taka specjalna ulotka z instrukcją, jak prawidłowo aplikować kosmetyk na twarz. I jest to niezwykle ważne, dlatego że nieprawidłowa aplikacja, zamiast zapobiegać zmarszczkom, przyczyni się do ich powstawania. W Polsce niestety jest to ciągle bagatelizowane. Więc jak to zrobić prawidłowo? Nabieramy krem wielkości orzecha laskowego na palec, rozsmarowujemy na czoło, nos, policzki i brodę. Tak, taki krzyż sobie znaczymy. I teraz tak, czoło, krem na czole rozsmarowujemy od środka do zewnątrz. Resztę kremu ruchem takim podobnym do serca rozprowadzamy w ten sposób, tak, taki ruch serca. Pamiętajmy też o nawilżeniu szyi i dekoltu. W przypadku szyi ten ruch zawsze jest od dołu do góry, od dołu do góry. Na koniec możemy jeszcze delikatnie wklepać krem opuszkami palców. Pamiętajcie, nie naciągajcie skóry. Bądź dla siebie czuła i delikatna. Sayonara!